Maciej Sokolowski, TVN24. Panie premierze, kilka polskich wątków, które jeszcze pozostały. Michał Woś przed momentem pozbawiony immunitetu, więc prosiłbym o krótki komentarz, ale też wniosek o pozbawienie, uchylenie immunitetów 4 sędziów zamieszanych w aferę hejterską. I czy to jest to przyspieszenie ministra Bodnara, na które by pan oczekiwał, i przyspieszenie działań w wyjaśnianiu działań poprzedniej władzy? Tak. To jeszcze o Michała Wosie? Też. I o 4 sędziów? No, sugerował pan krótką odpowiedź w tej kwestii, nie? Pytanie miało być krótkie. Pytanie miało być krótkie, nie odpowiedź. Nic się nie zmieniło. No, ja i zawsze was do tego przekonywałem. Minister Bodnar jest zdeterminowany, ale jest no, do szpiku kości praworządny. I dlatego wiele z tych rzeczy idzie wolniej, niż ludzie często sobie wyobrażają, że powinny iść. A ja jestem bardzo dumny ze współpracy z panem ministrem Bodnarem, bo wiem, że jak już pojawia się wniosek o uchylenie immunitetu, to wiem, że to nie jest, przepraszam, taka polityczna picerka czy propaganda, tylko że za tym wnioskiem idą twarde, uzasadnione zarzuty. I że jeśli pan Woś jest pozbawiony immunitetu, to z tego będą dalsze konsekwencje. I że stanie przed sądem, któremu zostaną przedstawione bardzo poważne i konkretne dowody. I moim zdaniem dobrze się dzieje, że te wnioski z różnych powodów składane o uchylenie immunitetu wobec przedstawicieli poprzedniej władzy, że one są bardzo rzetelnie udokumentowane. To nie może być tak, że w tej politycznej debacie ktoś o kimś mówi, a złodziej, przestępca, i w związku z tym jest wniosek o uchylenie immunitetu. To musi być naprawdę udokumentowane, to musi być efekt pracy prokuratury, bo nie wystarczy przegłosować ten wniosek o uchylenie immunitetu. Ten wniosek musi być adekwatny też do tego, co będzie działo się później przed sądem. Ja bym chciał, żeby ci, którzy okradali Polskę, ci, którzy łamali praworządność, żeby oni nie tylko stanęli przed sądem, tylko żeby zostali efektywnie i skutecznie skazani na podstawie mocnych dowodów. I okej, idzie to w związku z tym trochę wolniej, ale też mam wrażenie pewnego przyspieszenia. I ciąg dalszy nastąpi.